W dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć, że jak chcecie powiedzieć dzięki Bogu po angielsku, to się mówi thank God. Tak, huh, thank God. I bardzo często słyszę, że Polacy niepoprawnie mówią thanks God. I to jest tak jak. To nie możecie powiedzieć thanks, bo thanks to jest tak jak. tak jak, o, dziękuję. To jest thanks. I jak mówicie, Thanks God, zamiast poprawnie Thank God, to Thanks God znaczy, to jest tak jak Dzięki Bóg. I zawsze jak słyszę, jak moi uczniowie mówią Thanks God, to sobie wyobrażam, że oni tak dosłownie mówią do Boga, że oni tak Thanks God. To pamiętajcie, tam nie ma S, to jest Thank God. Whew. Thank God. I Thank God, że wy oglądacie mój kanał. Jestem bardzo wdzięczny, że tutaj jesteście, że wam się podoba mój kanał uh, i mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja była przydatna i że zapamiętacie, że się mówi Thank God, bez S. To napiszcie w komentarzach, co myślicie, dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć.